zamykam oczy i przenoszę się do czasów swojego dzieciństwa i do świąt, to widzę moją babcię. Krząta się po kuchni i na wszystkich krzyczy i wyrzuca ich ze swojego królestwa. I przygotowuje dwa moje ukochane desery, makówki. To na Śląsku taka tradycyjna potrawa, która składa się z moczonej w mleku bułki i bakali, między innymi maku i orzechów. I moczkę, czyli zupę z moczonego piernika. Ona ma taki bakaliowo-czekoladowy smak. Ale przede wszystkim to, co chyba było najważniejsze w kuchni mojej babci, co najbardziej zapamiętałam, to to, że wszystko przyprawiała olbrzymią ilością miłości. W tym roku postaram się, żeby te rzeczy, które przygotujemy wspólnie z Karolą na święta, żeby też były wypełnione miłością i postanowiliśmy, że mniej czasu spędzimy w sklepach, a więcej czasu spędzimy w kuchni, tak aby właśnie przygotować pyszne desery bez cukru, na przykład torta di frutta secca, czyli ciasto wypełnione po brzegi bakaliami z aromatem skórki, z pomarańczy, z czekoladą i z makiem. Maciek nie byłby sobą, gdyby czegoś nie przekręcił i nie podkręcił. Tym razem zastąpił mąkę pszenną, którą tradycyjnie wykorzystuje się w tym cieście, mąką gryczaną. Ona nie tylko ma taki bardzo piernikowy charakter, ale też zdecydowanie niższy indeks glikemiczny, rozgrzewa, ma żelazo, więc super nadaje się do tego ciasta. To, co jest też super w tym cieście, to to, że ono nabiera charakteru z czasem i po jednym, po dwóch dniach smakuje zdecydowanie lepiej niż w dniu, kiedy jest upieczone, więc warto je zrobić już koło wtorku, poniedziałku, tak żeby cieszyć się jego smakiem na stole wigilijnym. A propos rozgrzewania, to życzę Wam ciepłych, zdrowych, wesołych i wypełnionych miłością świąt.